Zapraszam na filmik o mojej przygodzie z policją na krakowskim rynku. Wiecie, że ile razy jestem w Polsce, to albo mandat zapłacę za przekroczenie prędkości, albo, no właśnie, albo co. Za co tym razem była interwencja policji? No naprawdę nie wiem. Na początku tego filmu wam w skrócie powiem, co panowie policjanci do mnie mówili, bo mówili rzeczy sobie wzajemnie zaprzeczające. Z jednej strony tam pan policjant mówi, że mi da mandat albo skieruje sprawę do sądu, że mam natychmiast przestać robić to, co robię. Za chwilę mówi, że mam całkowitą rację i mam prawo do tego, co robię, więc tak naprawdę to do końca nie wiem, jakie to przestępstwo popełniłem. To też przy okazji uwaga, dlaczego to pokazuję? Bo uważam, że policja powinna interweniować wtedy, kiedy ktoś łamie prawo. Na przykład można tu podać taki, że ci wszyscy, co jeżdżą na hulajnogach po plantach w Krakowie, potrącając pieczy i przejeżdżając dzieciom po butach, może tam by należało interweniować, a nie interweniować na rynku, gdzie spokojny obywatel na wakacjach, będący w Polsce, zadaje pani pytania, która to pani prowadzi jednoosobową demonstrację w przestrzeni publicznej. Jeszcze rozumiem, jakby pan policjant powiedział, żebym starał się zachować odległość 2 metrów od tej pani na przykład. Choć też nie wiem, jaka by była tego podstawa prawna. Natomiast takie mówienie, jak pan nie przestanie zadawać tej pani pytań, to dostanie pan mandat, a na moje pytanie, na jakiej podstawie prawnej, no to brak odpowiedzi. To nie bardzo do końca to rozumiem. W razie rozmowa trwała dobre 20 minut chyba. Zakończyła się tym, że obiecałem panu policjantowi, że już więcej pytań nie będę tej pani zadawał, że pójdę sobie na mały rynek, żeby sobie oscypka zjeść i rozstaliśmy się wszyscy w zgodzie i bez mandatu. Natomiast dlaczego w ogóle ta interwencja miała mieć miejsce? Bo jak ja sobie to wyobrażam, jak to powinno wyglądać? No ta pani dzwoni po policję, ma do tego prawo. Nie wiedziałem, że 10 metrów od naszego miejsca jest nieoznakowany radiowóz, który pilnuje tej pani. Tam w sumie 4 policjantów jej pilnowało. I policjant po zapytaniu tej pani, o co chodzi, jak ta pani mówi, że ja jej zadaję pytania, to moim zdaniem, ja nie jestem prawnikiem, ale moim zdaniem pan policjant powinien powiedzieć, proszę pani, jest pani w publicznej przestrzeni i głosi pani jakieś tutaj poglądy polityczne, każdy ma prawo zadać pani pytanie. Pani nie musi odpowiadać, ale każdy ma prawo zadać pani pytanie. Nie widzę tu powodu do interwencji policyjnej. No, ale tak mnie się wydaje. Policji się wydawało inaczej. Według policji to jeżeli ktoś taki jak ta pani poprosi pomoc o policję, że nie wolno jej pytań zadawać, no to jest to powód, żeby temu, kto pytania zadaje, grozić mandatem i skierowaniem sprawy do sądu. Dalej nie wiem na podstawie jakiego prawa, więc zapraszam do filmu. A jeszcze jedna uwaga. Kwestia RODO i wizerunku. No w trakcie filmu podaję przykład, dlaczego mógłbym pokazać wizerunki tych panów policjantów, ale no to jest kwestia interpretacji prawa, ponieważ oni mnie prosili, żeby ich wizerunku nie pokazać, no to panowie policjanci są zamazani, więc ciągle uważam, że mógłbym pokazać ich twarze, niemniej jednak nie jestem tu konfrontacyjny, więc panowie policjanci są zamazani, skoro mnie o to prosili. Nie ma pan prawa zakłócać pani tego zgromadzenia. Ale będzie to wykroczenie. Jeżeli pan nie przestanie, potraktujemy to jako wykroczenie. Ta pani zgłosiła zgromadzenie, ma to swoje podłoże prawne. Ona ma tu prawo stać, eksponować transparenty, tak eksponować jest. Swoje zdanie, tak jest, a nikt nie ma prawa jej nagabywać i robić tutaj, mówiąc kolokwialnie, na złość. Pan. Nie za bardzo rozumiem sytuację, no bo tak, to nie popełnił żadnego wykroczenia na tym. Ale słyszałem przed chwilą, że jakieś wykroczenie popełniłem. Wykroczenie popełnił pan w momencie, kiedy zakłóci pan przebieg tego wydarzenia. Jeżeli to jest legalne wydarzenie, to czy nie wolno zapytać takiej osoby o coś, która oczywiście się legalnie... wolno. Pan mnie przecież doskonale rozumie, powiedziałem to 2 razy. Może pan rozmawiać, bo
jest to zgromadzenie publiczne, które ma charakter publicznej debaty i jak najbardziej prawem każdego obywatela jest wziąć w nim udział. Do takiej debaty zwykle obywatele są zapraszani. Prawo mówi, że nie ma pan możliwości, ażeby w jakikolwiek sposób wpływać na przebieg tego wydarzenia, które jest tutaj. Bo w moim odczuciu jest pan osobą, która może mieć zamiar zakłócenia tego wydarzenia. Ja chcę zapytać... W odczuciu organizatora tego wydarzenia pan przeszkadza i zakłóca. Jeżeli pan nie zaprzestanie tych czynności, które pan tutaj wykonuje, nagabywania tej pani, to albo pana ukaramy mandatem karnym, jeżeli pan go przyjma, jak nie, to sporządzę wniosek do sądu. Niech pan sporządzi wniosek do sądu, bo ciekaw jestem za co. Przeszkadza pan, ta pani nie może swobodnie prowadzić tego, co czego ma zaplanowane. Czego ta pani nie może... Ta pani stoi tutaj jak słup. No teraz stoi, bo pan przeszkadza. W naszym odczuciu pojawia się prawdopodobieństwo, że pan ma zamiary niecne. I tyle. Jesteśmy dla pana, a nie przeciwko panu. Ja nie jestem tu, żeby panu zrobić krzywdę, tylko żeby panu pomóc, jak będzie pan miał jakiś problem. Prawdę mówiąc, uważam, że ma pan 100% racji. Prawda? To z ilu metrów mogę tej pani zadawać trudne pytania? Ale chodzi o to, żeby pan nie zadawał tych pytań. Ale dlaczego? Bo ta pani nie chce z panem rozmawiać. I nie zadaje pytań, tylko podszedł pan bezpośrednio blisko tej pani i nie pozwalał, przeszkadzał jej pan w prowadzeniu. Prowadzenie swojego performance'u, czy zgromadzenia, czy jakbyśmy to nie chcieli nazwać. Jakie jest pani zdanie o ochronie zwierząt futerkowych, zabijanie zwierząt dla futer? Jest to karygodne, zdecydowanie. Tutaj obok, 100 metrów dalej można kupić futra. Czemu pani tam nie protestuje? Czy dlaczego to jest ważniejsze? Dlatego, że w tym momencie to dla mnie jest ważniejsze. A co jest, tutaj ma pani napis, zamienię rząd episkopat na uchodźców z Afganistanu. Ja mieszkam za granicą, ale z tego co się orientuję, to akurat episkopat walczy o to, żebyśmy przyjmowali uchodźców. Co pani chce zmienić w episkopacie? Chcę zmienić to, żeby też mówiono w kościołach o tym, że to są ludzie tak samo jak każdy z nas, tak samo jak my też kiedyś byliśmy uchodźcami. Ja sam jestem uchodźcą, ja rozumiem, proszę pani, tylko episkopat o to walczy. Episkopat o to walczy cały czas. Dobrze, ale nie walczy też o inne rzeczy. Niech pan zobaczy, jak szczuje ludzi na LGBT, na innych. Nie. Episkopat nie szczuje ludzi na LGBT. Niech pan posłucha, słuchał pan czy kiedykolwiek jakich wypowiedzi Jędraszewskiego? Oczywiście, biskupa Jędraszewskiego. I według pana on nie szczuje? No to ustalmy, czym jest LGBT. Nie czym, tylko kim. To są ludzie. Ale on nie szczuje na ludzi. On szczuje na ideologię. Jest pewna ideologia, która to nie... To są ludzie. Proszę pani. Koniec rozmowy. Czy komunizm to są ludzie? Koniec rozmowy, proszę pana. Dlaczego pan? Nie. Jeżeli LGBT to jest ideologia, to z panem nie będę rozmawiać. Proszę pani, czy komunizm to są ludzie, czy to jest ideologia? Powiedziałam, koniec rozmowy. Proszę skoro pan pani, chodzi czy... na ten sposób, że nie, LGBT nie, to jest ideologia, dlaczego? Nie. No, rozmawiam w sposób kulturalny i dobrze, proszę mi powiedzieć, czy komunizm to jest ideologia, czy to są ludzie. Koniec rozmowy. Powiedział pan, LGBT to jest ideologia i dla mnie to jest koniec rozmowy. Przepraszam, dziękuję. No ale dlaczego jest to dla pani? Czy uważa pani, że LGBT nie jest ideologią? Znaczy ludzie o innej orientacji seksualnej to są osoby. Uważa pani, że nie ma ideologii LGBT? Proszę pani, ja mieszkam na zachodzie. Wie pani, co się dzieje na marszach LGBT? Widziała pani przypadki pedofilii na tych marszach? Czy pani chce popierać... A słyszał pan o pedofilii w kościele? Oczywiście, że tak. Dobrze, dla mnie koniec rozmowy. Powiedział pan, że LGBT to jest ideologia. Dla mnie kończy się z panem rozmowa. Przepraszam, nie ma sensu, żeby pan tutaj stał. Ale dlaczego? Bo pani brakuje argumentu? Nie, dlatego, że to nie jest... To jest po prostu traktowane ludzi przedmiotowo w ogóle. Ale ja nie traktuję ludzi, ja mówię o pewnej ideologii. O ideologii na przykład takiej, która promuje pedofilię. Czy mam zadzwonić po policjantów? Poprosić ich, żeby podeszli tutaj? Tak, proszę zadzwonić. Wiedzieli, żeby pan odszedł? Proszę zadzwonić. Niech pani zadzwoni po policjantów. Niech pani mi odpowie, czy komunizm to jest ideologia, czy to są ludzie? Jeżeli ktoś jest antykomunistą, czy... Prosiłam pana, że już nie chcę z nim rozmawiać. Pan z uczorem maniaka stoi, przeszkadza mi w moim niemym proteście. Także gdybym mogła prosić o pomoc. Dzień dobry, ja mam miejskiej policji. Proszę pana, to jest legalnie prawidłowo zgłoszone zgromadzenie publiczne. Pani tutaj przedstawia swoje, że tak powiem, postulaty. Nie ma pan prawa zakłócać pani tego zgromadzenia. Będzie to wykroczenie. Jeżeli pan nie przestanie, potraktujemy to jako wykroczenie.
Proszę bardzo, proszę pana, pana aresztować. Jestem obywatelem amerykańskim. Jestem w Krakowie z wizytą na wakacjach. Chciałem tej pani zadać parę pytań. Nie przeszkadzam tej pani absolutnie w żaden sposób. Pani już nie chce rozmawiać z panem, więc bardzo pana proszę, niech pan się zajmie swoimi sprawami. To są moje sprawy, proszę pana. Tak, proszę pana, ale pańskie wolności kończą się tam, gdzie zaczynają się wolności innych i proszę to uszanować, jeżeli ktoś nie chce z panem rozmawiać. Który paragraf? Ale proszę mi pozwolić dokończyć. Ale na jakiej podstawie żąda pan od kogoś, żeby z panem dyskutował i rości pan od kogoś tego, żeby odpowiadał na pańskie pytania? Ale ja nie żądam, ale ja zadaję tej pani pytanie. Ale ta pani mówiła trzy razy, że nie chce z panem dyskutować. Ta pani zgłosiła zgromadzenie, ma to swoje podłoże prawne. Ona ma tu prawo stać, eksponować transparenty, tak eksponować jest. Swoje zdanie, tak a nikt nie ma prawa jej nagabywać i robić tutaj, mówiąc kolokwialnie, na złość. Pana nazwisko mógł pan odsłonić? Nie, nie mógłbym. Dlaczego? No może bo... mi pan podać to nazwisko? Tak, młodszy aspirant ze Sztabu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. A teraz pan okaże swój dowód osobisty. Mój dowód osobisty? Tak. Nie za bardzo rozumiem sytuację, no bo tak, ja pan tutaj rozumiem sytuacji, bo ja chciałem z tą panią porozmawiać. Ale musi pan uszanować to, że ta pani nie chce rozmawiać z panem. No dobrze, no to... Proszę nie nagadywać i nie przeszkadzać. Tym bardziej, że jeżeli ktoś panu wyraźnie mówi, że nie chce z panem rozmawiać, to niech pan to uszanuje, nie przekracza pewnej granicy. To niech mi pan wytłumaczy, jakie są moje prawa, jak daleko mogę stać od tej pani, jak ta pani jest tu legalnie zgromadzona. Jak legalnie daleko mogę stać od tej pani? I na czym moje wykroczenie polega? Pan nie popełnił żadnego wykroczenia na tym. Ale słyszałem przed chwilą, że jakieś wykroczenie popełniłem. Wykroczenie popełnił pan w momencie, kiedy zakłóci pan przebieg tego wydarzenia. Ale na czym polega zakłócenie tego wydarzenia? Jeżeli to jest legalne wydarzenie, to czy nie wolno zapytać takiej osoby o coś, która oczywiście się legalnie... Oczywiście wolno. Pan mnie przecież doskonale rozumie, powiedziałem to dwa razy. Może pan rozmawiać, bo jest to zgromadzenie publiczne, które ma charakter publicznej debaty i jak najbardziej prawem każdego obywatela jest wziąć w nim udział. Do takiej debaty zwykle obywatele są zapraszani. Ale jeżeli podejmuje pan próbę rozmowy, a osoba tej rozmowy z panem podtrzymać, czy tam nawiązać nie chce, no to być może... Nie mnie oceniać, ale nie wolno kultura, mi pytać? Ale kultura osobista. Ale ja nie pytam o kulturę, ja pytam o prawo. Ja nie pytam o kulturę, ja pytam o prawo. Ale warto zacząć od fundamentów, od podstaw, a nim jest kultura osobista. Nie, bo pan jest przedstawicielem prawa. Niech mi pan powie prawnie, jak to wygląda. Niech mnie pan nie uczy, proszę pana. Niech pan nie uczy mnie kultury, dobrze? Niech pan mi powie, co prawo mówi, nie jak kulturalny człowiek powinien się zachować. Że nie ma pan możliwości, ażeby w jakikolwiek sposób wpływać na przebieg tego wydarzenia, które jest tutaj. Które się przed chwilą pan powiedział, że to jest publiczna debata. Teraz pan mówi co innego, że nie mam wpływu. To może dla porządku. Mówi co innego. To może dla porządku. No dla porządku. Chodzi mi o podstawy prawne. Debata publiczna, jak sama nazwa wskazuje, polega na dialogu. Czyli dwoje osób musi ze sobą rozmawiać. Jeżeli organizator nie ma ochoty z kimś rozmawiać, to tego nie robi, bo jest wolnym człowiekiem i to jest jego konstytucyjne i ludzkie prawo. Ja nie zmuszam tej pani do tego, żeby mi odpowiedziała. To może pan odpowie nam na pytanie teraz, bo pan już wyczerpał chyba zasób pytań. Co pan by chciał uzyskać stojąc tutaj? Bo w moim odczuciu jest pan osobą, która może mieć zamiar zakłócenia tego wydarzenia. To znaczy karalny jest teraz domniemany zamiar tego, co ja chcę zrobić? Nie, ja temu chcę zapobiec. I pytam pana o to, co pan chce zrobić. Ja chcę zapytać... W poczuciu organizatora tego wydarzenia pan przeszkadza i zakłóca. Ale co to znaczy w poczuciu? Proszę pana, co prawo mówi? Niech pan daje definicję, kiedy ja zaczynam. Ja panu to wytłumaczę w inny sposób, nie dyskutując już więcej, bo nie chcę tego przeciągać. Jeżeli pan nie zaprzestanie tych czynności, które pan tutaj wykonuje, nagabywania tej pani, to... Albo pana ukaramy mandatem karnym, jeżeli pan go przyjma, jak nie, to sporządzę wniosek do sądu. Niech pan sporządzi wniosek do sądu, bo ciekaw jestem za co. Ja zadałem tej pani pytanie, czy komunizm to jest ideologia, czy to są ludzie. I ta pani powiedziała, że pani... to jest koniec dyskusji. Proszę pana, bo pan... Ale czy pan? Nie, niech mi pan da mandat. Ja bardzo proszę pan pana o ten mandat. I ja go odmówię, idziemy do sądu. Gdzie pan ma miejsce zamieszkania? No ma pan w dowodzie, nie? Nie. Gdzie pan ma miejsce zamieszkania? No, Wickerby Court, Matthews, North Carolina. W Polsce. Ja w Polsce nie mieszkam, proszę pana. A gdzie pan przebywa aktualnie? A co to pana obchodzi, gdzie ja przebywam? Na rynku w Krakowie. Dobrze, to będziemy inaczej rozmawiać. Proszę bardzo, niech mi pan da mandat, ja odmawiam jego przyjęcia, idziemy do sądu. Ja jeszcze panu mandatu nie zaproponowałem. To może pan teraz w ramach swojej dobrej woli powie mi pan, co pan zamierza. Nic nie zamierzam. Jakie są pańskie intencje? Proszę pana, moje intencje są takie, że chciałem tej pani zadać pytanie, chciałem to nagrać i pokazać brak logiki takich osób, bo ta pani protestuje
przeciwko episkopatowi, który walczy o prawa emigrantów. Przepraszam, ja nie będę wchodził z panem w dyskusję na tematy światopoglądowe i to, kto ma rację i jaka ta racja jest, to jest teraz temat drugorzędny. W jakim celu pan tu przyszedł? Dopiero pan mówił, że ja pan chciał porozmawiać z tą panią, tak? Tak, ale ta pani odmawia mi odpowiedzi. No odmawia, bo nie ma na to ochoty, no. Więc w czym pan widzi problem? Dlaczego pan tu nadal jest? Ja nie wiem, to pan widzi problem, ja nie widzę żadnego problemu. No bo pan zakłóca legalnie zgłoszone zgromadzenie publiczne. Niech mi pan powie definicję zakłócania. Przeszkadza pan, ta pani nie może swobodnie prowadzić tego, co czego ma zaplanowane. Ta pani nie może? Ta pani stoi tutaj jak słup. No teraz stoi, bo pan przeszkadza. Nie, ta pani tutaj stoi od godziny. I ja przyszedłem prowadzić publiczną debatę. Zapytałem tą panią parę rzeczy. Pani mi odpowiedziała na kilka pytań, tak, na co mam odpowiedzieć. Rozmowę, i skończyła rozmowę. Pańską debatę, więc niech pan już odejdzie, jeżeli... Nie mogę odejść, bo pan mi wziął dowód osobisty. Dobrze, ja panu go oddam i pan stąd odejdzie. To niech mi pan odda dowód i ja stąd odejdę, proszę pana. Rozmowa zaczęła się niefortunnie. Zasadniczo rozumie pan nasze obawy. Ja rozumiem, że panowie są w kiepskiej sytuacji, ale naprawdę, proszę pana, podstawą pracy policjanta jest prawo. Pana, nie wiem, czy pan zna pan takie pozwoli, nazwisko. Ja wejdę panu w słowo już tylko uprzedzająco. Generalnie, jeśli chodzi o działania policji, to policja nie działa tylko post factum. Działa też prewencyjnie, zapobiegawczo. No ale czemu pan chce zapobiec? No między innymi temu, że stoi tutaj pan, nie wiemy, jakie pan ma intencje i zamiary. Organizator zgłasza nam swoje wątpliwości co do pańskiej obecności. No i ja te wątpliwości panu wyjaśniam, i prawda? Pan je rozwiewa, tak? Tak. Mówiąc o tym, że nie ma tutaj złych zamiarów. Ale w tym kontekście skąd? Jestem chrześcijaninem, ja kocham każdego człowieka, a najbardziej kocham takich ludzi. No, Jezus umarł za tą panią, proszę pana. To jest nasze zdanie, żeby przekonać takich ludzi, że hasło przeciwko episkopatowi, który broni imigrantów, jest absurdem jakimś. Ta pani jest nielogiczna, więc zadałem parę pytań, żeby wyjaśniła. Jasne, prawda? Normalna sprawa. Może mieć pan wątpliwości co do zdania i światopoglądu, ale już powiedziałem i powtórzę to raz jeszcze. Nie jest moją rolą wchodzić tu w taką debatę z panem. Moim zadaniem zasadniczym jest to, ażeby tutaj wszystko odbyło się bez problemu. Ale ja żeby tej pani nie stwarzam. Ostatnie stwarzania problemów. Żeby proszę pana młodszego aspiranta. Nie spadł. Dobra. Proszę pana, w moim wieku włosy same z głowy spadają, także to już... A ja już się zbliżam do takiego, gdzie chyba zaczynam to przeżywać. Chcielibyśmy... przypominamy o tym, żeby nie upubliczniać naszej wizerunku. No ale panowie są publicznymi... Nie, proszę pana. Ja nie jestem osobą publiczną i proszę, żeby pan nie udostępniał mojego wizerunku innym. No i mojego również. I tych policjantów również. Jesteśmy tylko funkcjonariuszami publicznymi, nie osobami publicznymi. Są dwie różne pojęcia. Zobaczymy. Zobaczymy, co się da zrobić. W naszym odczuciu pojawia się prawdopodobieństwo, że pan ma zamiary niecne. I tyle. My nie znamy sytuacji, bo nas tu nie było przy tej rozmowie, więc próbujemy do pana przyjść. Pan odpala GoPro, przykłada mi do czoła. Ja mam cały czas GoPro otwarte, bo ja z tą panią rozmowę chciałem nagrać. Rozmowę zaczyna pan od, w zasadzie od jakichś tam, no, nazwijmy to nieuprzejmości. Troszeczkę tutaj poszło to nie w tym kierunku, co trzeba. Gdybyśmy ten dialog złapali 5 minut temu, to ta rozmowa zupełnie inaczej by się potoczyła, proszę pana. Ale ja widzę, że pan jest zdenerwowany, jest pan rozczęszony, ręce panu drgają i ma pan do tego już zupełnie prawo. Tylko rozmowę trzeba by... Jestem otoczony zacząć... przez policję, bo zadałem trudne pytanie. Ale pani, które... my tu jesteśmy dla pana, a nie przeciwko panu. Ja nie jestem tu, żeby panu zrobić krzywdę, tylko żeby panu pomóc, jak będzie pan miał jakiś problem. Bo po to jest policja, nie tylko w Polsce, tylko na świecie. A wracając do naszej rozmowy, to oczywiście ja pańskie położenie i zdanie rozumiem. Prawdę mówiąc, uważam, że ma pan 100% racji, ale przekroczył pan granicę, pani poczuła się zagrożona, poprosiła nas o pomoc, a my w związku z tym z panem rozmawiamy. Nie atakując pana, nie oceniając, pyta pan o podstawy prawne. No więc ja panu mówię, podstawą prawną jest ustawa prawo zgromadzenia. To jest ustawa, która konstytucyjne prawo do zgromadzeń się pozwala realizować i je uściśla. I nikt nie ma takiego prawa, nie ma takiego prawa, możliwości złamać. Ja się tylko zastanawiam, jeżeli są demonstracje większe troszkę niż ta jedna pani. Ludzie idą ulicami, mamy dziesiątki, setki osób. Tak. I stoją ludzie po drugiej stronie ulicy i krzyczą, a tamci niech to w ogóle ich ignorują. Tak.
Natomiast jedni i drudzy zachowują spokój. To z tego co wiem, to jest to sytuacja legalna. To znaczy ludziom wolno stać i pytać tamtych ludzi, a tamci mogą nie odpowiadać, prawda? Ale pewnie zauważył pan sytuację, w której wielkie pochody, wielotysięczne pochody zabezpieczane są kordonem policjantów, który zasadniczo służy temu, ażeby nie doszło do jakichś przejawów przemocy fizycznej raczej, prawda? To z ilu metrów mogę tej pani zadawać trudne pytania? Ale chodzi o to, żeby pan nie zadawał tych pytań. Ale dlaczego? Bo ta pani nie chce z panem rozmawiać. Ale na takim przykładzie, jak mówiłem, że jest marsz za życiem i ludzie zadają pytania i my nie chcemy słyszeć tych pytań, to ludzie, którzy zadają pytania, mają prawo konstytucyjne do zadawania tych pytań, prawda? Nie zadaje pytań, tylko podszedł pan bezpośrednio blisko tej pani i nie pozwalał, przeszkadzał jej pan w prowadzeniu. Prowadzenie swojego performance'u, czy zgromadzenia, czy jakbyśmy to nie chcieli nazwać. No, proszę taką odległość, żeby ta pani nie wiem, niech mnie pan uszanować, aresztuje, albo mi odda dowód osobisty. Ta dyskusja nie ma sensu. W kółko gadamy o tym samym. Proszę uszanować wolność innych ludzi, którą tutaj ale mają jaką wolność, to, jaką wolność mam szanować, że nie mogę zadać kobiecie trudnego pytania, ale bo nam na publicznym miejscu jest na demonstracji? Proszę pana, nie będę panu podawał innych przykładów. Jeżeli ktoś nie chce czegoś, to niech pan mu tego nie wmusza. Dziękuję, my skończyliśmy już z panem, także kończymy tą interwencję. Dziękuję życzę bardzo, miłego Żółwik, dnia. Panie oficerze. Życzę miłego dnia i dziękuję proszę, panu. Żeby pan już więcej nie przeszkadzał tej pani. Nie będę tej pani przeszkadzał. Jestem jak najdalszy od przeszkadzania tej pani. Zjem sobie tam serek na małym rynku. Smacznego serka, dziękujemy panu bardzo. Dziękuję panu.